Dziś postaram się dorobić milionów dolarów. Nie będzie to proste, bo na razie posiadamy tylko kupę. I wyruszamy na miasto z tą kupą. Będziemy próbować się wymieniać za różne przedmioty, aż kupimy wymarzone auto albo nawet willę. W takim razie ja teraz wyruszam na polowanie i szukamy chętnego, który zakupi ode mnie kupę. Oho, już chyba kogoś tam widzę, więc mam nadzieję, że teraz klikniecie łapkę w górę i zasubskrybujecie z dzwonkiem kanał. No i spróbujmy naszego pierwszego trade'a. Ej, gościu, siema, słuchaj, jest taka sprawa. No dobra, co jest? Słuchaj, ostatnio przez przypadek zjadłem obrączkę i jest w tej kupie. Mówię ci, mogę ci ją oddać. Co ty gadasz, dawaj. No dobra, ale ty mi też dawaj coś w zamian. Łapaj szluga i spaduwa. Dobra, dzięki, elo. Dobra, szybko uciekamy, zanim się szczali, że tam nic nie ma. No dobra, przynajmniej ja dostałem szluga i jesteśmy zarobieni. Przynajmniej już mam pierwszego peta zamienionego za kupę. A moment, nie! Zapomniałem, że miałem tego nie palić. Teraz będzie trudniej to komuś opchnąć, ale i tak kogoś znajdziemy, na pewno. Dobra, zaraz kogoś znajdziemy. O, ta pani pali, ale nie, ona już ma szluga dla siebie, więc chyba nie będzie chciała kolejnego. Tym bardziej, że my mamy taki niedopałek, nie? W sensie, no, już trochę popalony. No, ale nie, no, musimy kogoś znaleźć. Nie ma takiej opcji, żeby się ktoś nie znalazł. Poszwędam się po mieście, na pewno zaraz kogoś ogarniemy. Dobra, tutaj mi się wydaje, że już troszkę się nachodziłem i myślę, że na pewno ktoś tu się znajdzie. Kto by tu chciał może dostać szluga? O, siema, gościu. Chcesz ode mnie dostać szluga? Dobra, nie za bardzo cię kłamam, ale słuchaj, ja ci daję fajkę, a ty mi dajesz coś w zamian. Kubek ze szczynami? Dobra, nie, idziemy dalej, może i tak komuś to opchniemy, ale postaramy się przynajmniej. No masakra, to tak cuchnie, ale dobra, wypalona fajka, przynajmniej trochę popaliłem i dzięki temu coś zyskałem. W sumie właśnie przyszedł mi do głowy bardzo dobry pomysł. Panie, stój pan, ja poproszę podwózkę. No i na szczęście udało się dotrzeć do domu, więc mam pewien plan, ale to taki plan. Musimy tylko sobie wejść na chatę i dotrzeć do naszej toaletki, bo nie wiem, czy spodziewacie się tego, co chcę zrobić, ale może to nie być zbyt dobre doświadczenie. Więc momencik, pogrzebmy tutaj najpierw. Gdzie to było? Dobra, tutaj mamy tą butelkę, daj ten kubeczek, właśnie tu chciałem to zrobić. Aha, dobra. No i mamy piękną butelkę. Zastanawiacie się pewnie, po co jest ta butelka. Ano, butelka, moi drodzy, jest po to, bo tam były wcześniej siki. No, siki żula. I wpadłem na przepiękny pomysł, żeby te siki z żula, z tamtego starego, obrzydliwego kubka, przelać wprost do tej pięknej butelki. Teraz ta butelka, którą właśnie trzymamy, może nam posłużyć jako perfumy, więc te siki będziemy mogli komuś sprzedać jako najprawdziwsze, najrzadsze francuskie perfumy. Trzeba oczywiście jeszcze znaleźć chętnego, także chyba wsiadamy w furę i jedziemy na miasto. No, więc w takim centrum miasta na pewno będzie dużo, dużo prościej kogoś znaleźć. Nawet nie zauważyłem, że idę po ulicy. No, przepraszam panią. Chce pani kupić takie perfumy? Super perfumy, proszę, perfumy. Ach, jednak nie chciała. Musimy się bardziej postarać, na pewno kogoś znajdziemy. Gościu, kup perfumy, no weź, kup. No, please, czemu nie chcesz kupić perfum? Ten gościu wygląda podejrzanie. On by mógł to łyknąć. Najpierw się za nim przyczajmy i zobaczmy, za kim pójdzie. A właściwie dokąd pójdzie. Czy oni wszyscy idą na czerwonym świetle? Nie, okej, to było zielone. Na spokojnie prześledzimy gościa. Tam się po prawej też ktoś drze. Na pewno znajdziemy kogoś, kto kupi od nas te perfumy. Jeszcze chwilkę za nim połaziłem i zobaczcie, gdzie on jest. On chyba na kogoś po prostu czeka. Miejmy nadzieję, że szykuje się na jakąś randkę. Musimy do niego zagadać. Siema, gościu! Siema, witam! Co chcesz ode mnie? Tak się chciałem ciebie tylko zapytać, na kogo czekasz? A co cię to obchodzi? Wyluzuj, pytam tylko z troski. No, umówiłem się z dziewczyną. W takim razie świetnie się składa, bo serio mogę ci pomóc. No i jak niby? Widzisz te perfumy, które tu trzymam? No i co z nimi? To są najdroższe na świecie perfumy. Została mi ich końcówka, one są z Filiżą, z Francji. A, to dalej, no. Jako, że aktualnie potrzebuję naprawdę siana, to chcę ci je sprzedać, bo została mi końcówka, a pilnie potrzebuję jakiejś kasy. Dam ci max 2 dolce. 2 dolce? Co ja kupię za 2 dolce? No nie przesadzaj, 3. Dobra, 3 dolary. Dobra, w takim razie trzymaj, no i dzięki za 3 dolary. A teraz uciekamy, zanim się szczali i on powącha, co to było tak naprawdę. Przynajmniej mamy zarobione 3 dolary. Za te 3 dolary myślę, że już jesteśmy w stanie ułożyć sobie życie. Już na coś nas stać. Przypominam wam, że zaczynaliśmy od kupy. Teraz musimy
musimy przemyśleć, co zrobić z tymi 3 dolarami, tak by wymienić to na coś bardziej wartościowego. Chodziłem i szukałem szczęścia bardzo długo. Chodziłem, nie wiedziałem, jak wydać te 3. A nawet zdarzało się, że chcieli mnie rozjechać. No i tak szukałem szczęścia i zastanawiałem się, skąd mam wziąć coś lepszego za 3 dolary. Aż w końcu zainteresowała mnie pewna rozmowa tych typków. Nie gadali wcale o tym, że dużo im płacą. Słuchaj, weź mi trochę pomóż. No dobra, ale o co chodzi? Wiem, że to głupie, ale szef nam prawie nie płaci. Każe nam tylko chlać. A ja już jestem tak głodny, kichy mi skręca. Ale co, mam ci kupić jakieś jedzenie, czy co dokładnie chcesz? Nie no, daj dolara, 2, 3. Dobra, ja rozumiem, że jesteś głodny, ale coś tam jednak masz. No, mam chlanie. Słuchaj, zróbmy tak, ja ci dam siano, a dokładniej te 3 dolary, a ty mi oddasz flaszkę tego, co masz. Dobra, luzik. Poczekaj, tylko tam schowałem, to znajdę, nie? Problem. Jaki tam jest problem, co się dzieje? Moment, zara. Te gnojki, które ze mną pracują, a dokładnie oni, wszystko wychlali. No i co my teraz zrobimy? Nie martw się, mam jeszcze cygara. Za 3 dolce ci oddam. No dobra, no to deal. Dzięki, życie mi uratowałeś. I tak oto zyskaliśmy paczkę z cygarami, którą w tym momencie musimy komuś jeszcze sprzedać, tylko jeszcze nie wiem komu. Nie mam pojęcia, ile te cygara są warte, ale miejmy nadzieję, że ktoś będzie chętny je kupić. Spróbujmy z tym gościem, który tam stoi obok tego dziwnego samochodu. Przepraszam, nie chciałby może pan zakupić sobie cygara? Cygara? Jakie? No mam właśnie tutaj takie dostawy. Dostałem niedawno od szefa, a ja nie palę, to może się panu przydadzą. A dobra, to wiesz co, dawaj je, a ja ci dam furę. Furę? Jak furę? To niemożliwe, za cygara? No trzymaj tą furę, dawaj. No dobra, proszę bardzo. No idź stąd szybko. Dobra, jak tak chce, to uciekamy. Nie wiem, jak to się właśnie stało, ale właśnie dostaliśmy samochód za paczkę cygar. Trochę mi to śmierdzi i nie pasuje, ale no cóż, przynajmniej może w końcu coś dobrego za to zrobimy, więc myślę, że deal jest okej. Tylko właśnie, to w tym samochodzie jest nie tak. Po pierwsze są tu 4 kamery, które już tu nie pasują. No i właśnie to zauważyłem. Czy wy widzicie te tablice rejestracyjne? Przecież to jest samochód Google'a do Google Maps. No to chyba mamy przypał. Trzeba coś wymyślić i jak najszybciej stąd uciekać, bo będzie ogromny przypał. Ale może uda się to załatwić i gdzieś na coś zarobić. Tylko ciekawe gdzie, bo tutaj w tej dzielnicy to raczej niczego tutaj nie załapiemy. Więc trzeba przejechać się gdzieś dalej i miejmy nadzieję, że coś się dobrego trafi, tylko nie mogę też go rozwalić. No ciekawe, czy się uda. W ogóle nie mam pojęcia, czy się uda. I chciałbym kogoś rzeczywiście znać. O nie, przejechałem kogoś. Ale żyje, na szczęście wstał. Stary, nic ci nie jest? Nie, wszystko w porządku. Naprawdę przepraszam, nie chciałem cię potrącić. Wyluzuj. Lepiej powiedz, skąd to masz. Ale co, mówisz o tym samochodzie? No pewnie, takie cacko. No wydaje mi się, że to jest samochód Google Earth. No jasne. Zawsze o takim marzyłem. Odsprzedaż go? W sumie czemu nie, tylko co mi za to oferujesz? Chodź za mną. No dobra, to idziemy. Ciekawe, co nam może zaoferować ten gościu? Mam nadzieję, że coś ciekawego, że coś cennego, tak abyśmy dobrze zarobili. Ale dokąd ty mnie właściwie prowadzisz? Za chwilę się dowiesz, spokojnie. I co, podoba się? No dobra, ale o czym mówimy, bo na razie stoimy na drodze. Chata, gościu, chata. Że ten dom? Oczywiście, że mi się podoba, ale... Jak chcesz, jest twój, tylko dawaj furę. No dobra, stary, oczywiście, że się zgadzam, dawaj. Trzymaj klucze, a jutro podpiszemy umowę. Dzięki, stary, oczywiście, bardzo mi się podoba. No i słuchajcie, jednak dorobiliśmy się już chaty. Widocznie ten googlowski samochód był bardzo dużo warty. Udało nam się ogarnąć zarąbisty apartament. Co prawda nie jest jeszcze wykończony, bo nie ma do końca podłóg. Ale mały remont i będzie idealnie. I tak oto, od zwykłego kupska dotarliśmy do pięknego mieszkania, którego się dorobiliśmy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!